tak, ta telepatia. Wyobraź sobie, że idziesz twoją drogą, realizujesz twoją wizję życia, prawda? Czyli skupiasz się na czymś, realizujesz jakiś projekt, pracujesz nad tym projektem. Wyobraź sobie tak, że piszesz książkę. Niech to będzie taki nasz przykład, dobrze? Twoim marzeniem jest napisanie książki i piszesz tą książkę. Masz wszystko pięknie, piękną dekorację w twoim miejscu, w którym tą książkę piszesz. Palą się świece, pali się jakaś lampka zapachowa. Czujesz się wspaniale. Siadasz do pisania książki i zaczynasz. I zaczynasz pierwsze zdanie i drugie i trzecie. A tutaj nagle tak. Jeden telefon, drugi telefon, trzeci telefon, ciągle ktoś do ciebie dzwoni, coś ci pepla o jakichś rzeczach, które cię w ogóle nie interesują. No i ty tak odbierasz ten telefon, słuchasz tego, angażujesz się w tą rozmowę, odkładasz, znowu zasiadasz do książki. No i gdzie jest ta koncentracja? Wszystko uciekło. Nie masz pojęcia, co dalej, gdzie się zakończyła. Gdzie się zakończył ten wątek i w ogóle co było zaplanowane, by wykonać, by napisać. No, przypominasz sobie, zaczynasz znowu pisać, znowu kolejny telefon. To jest telepatia w dzisiejszym znaczeniu. Wyobraź sobie, że te wszystkie telefony, które otrzymujesz w czasie pisania twojej książki, są telepatyczne. Czyli to nie jest fizyczny telefon, że ktoś do ciebie dzwoni i ty możesz go wyłączyć, prawda, i mieć święty spokój, tylko ty myślisz, koncentrujesz się na pisaniu twojej książki, czyli na pisaniu na przykład twojej księgi życia, realizacji twoich marzeń, twojej wizji, twojego życia, a tutaj telepatycznie ktoś cały czas dzwoni do ciebie i pepla ci do ucha o rzeczach, które cię zupełnie nie interesują, o jakichś ploteczkach na te tematy, które zupełnie nie mają z tobą nic wspólnego. No i jak tutaj zrealizować wizję twojego życia, jeżeli tutaj cały czas to jedna osoba dzwoni, to druga osoba dzwoni, to trzecia osoba dzwoni, to czwarta osoba dzwoni? No trudno, prawda? No nie ma raczej szans, żeby tą wizję zrealizować. I teraz sobie wyobraź, że bardzo często, gdy pytacie mnie o koncentrację, to pierwszą przyczyną, że trudno się skoncentrować na tym, czego pragniesz, na twoich marzeniach, w ogóle na czymkolwiek, jest oczywiście telefon komórkowy czy internet bezprzewodowy. To jest pierwsza rzecz normalna, taka fizyczna, że te fale cały czas przeszkadzają i bardzo trudno się skoncentrować. Często jest jednak tak, że wyłączymy telefon, wyłączymy internet i próbujemy się na czymś skupić, a tutaj dalej są problemy. Dalej nie sposób się skoncentrować. I tu jest właśnie ta odpowiedź. Za dużo osób w tym samym czasie myśli o tobie, myśli na twój temat i te osoby wysyłają ci myśli, wysyłają ci informacje telepatycznie, a ty to wszystko odbierasz. No i jak się tutaj skoncentrować? Tu jest również taka malutka wskazówka ode mnie, ponieważ bardzo często piszecie do mnie, różne osoby do mnie piszą i mówią, że a Pani Mario, przepraszam, bardzo przepraszam, że w nocy na przykład myślałam o Pani, czy myślałem o Pani i teraz mam wyrzuty sumienia. Skąd to się mogło wziąć? Ponieważ ja również mam moje cele do zrealizowania, moją wizję życia, mam również do zrealizowania to wszystko, co Siła Wyższa mi przekazuje i czasami może zdarzyć się tak, że ktoś wysyła mi jakieś myśli, a ja je odcinam. I w tym momencie można mieć takie odczucie, że zamknęłam komuś drzwi przed nosem. Ale bardzo proszę o zrozumienie, ponieważ jeżeli ja na przykład o godzinie 9 wieczorem skupiam się na jakimś rytuale dla jakiejś osoby, potrzebuję spokój, potrzebuję ciszę, a ktoś dzwoni do mnie telepatycznie i opowiada mi o wszystkich swoich problemach, które mu się w danym dniu wydarzyły i prosi o pomoc, to może zdarzyć się tak, że po prostu przeproszę i powiem, bardzo mi przykro, ale w tym momencie nie mam dla ciebie czasu, nie mogę ci w tym momencie ani cię wysłuchać, ani odpowiedzieć. Dlatego to może być takie odczucie, że dzwonisz do mnie telepatycznie i nagle jest jakaś blokada. Tutaj myślę, że wyjaśniłam to w
jakiś sposób. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich. To jest taka wskazówka dla każdego z nas, że dokładnie w tym momencie każdy z nas ma swoją wizję życia. Każdy z nas ma swoje cele. I jeżeli chcemy się z kimś połączyć telepatycznie, zadbajmy o to, żeby to były naprawdę ważne sprawy. Bo to jest tak, wyobraź sobie, że dzwonisz do kogoś i opowiadasz o jakichś rzeczach, które są naprawdę mało ważne, które naprawdę są jakimiś ploteczkami i ten czas, ta osoba ciebie słucha i w tym momencie ona nie może realizować siebie. I to również jest na zasadzie, co wysyłasz, to do ciebie wraca. Jeżeli ty stale kogoś zajmujesz swoimi rzeczami, które są mało ważne, no to nie jest pozytywne, prawda? Bo również byśmy sami tego nie chcieli, żeby ktoś cały czas do nas dzwonił i cały czas nam opowiadał o jakichś rzeczach, które nas nie interesują. To jest tak samo, jak ktoś wysyła do nas listy, SMS-y, maile i opowiada nam różne rzeczy, a my jesteśmy zmuszeni, by to czytać, bo jesteśmy dobrze wychowani, prawda? A potem brakuje nam czasu na realizację naszych marzeń i naszych celów. Dlatego dzisiaj nauczę Cię, jak pozytywnie wykorzystać telepatię. Czyli krok jeden. Jeżeli chcesz zrobić coś dobrego dla świata czy dla jakiejś osoby, to zrób to w ten sposób, że wysyłasz tej osobie pozytywną myśl, pozytywną wskazówkę, pozytywne jakieś przesłanie, ale zadbaj o to, by było to bardzo króciutkie i by wychodziło z głębi Twojego serca. Czyli jeżeli chcesz komuś pomóc, to zadbaj o to, by pomyśleć o tej osobie bardzo cieplutko, ale bardzo krótko. Nie tak, że myślisz o tej osobie cały dzień i cały czas wysyłasz jej to taką myśl, to taką myśl, to taką myśl. To jest negatywne. To jest zajmowanie czyjegoś czasu i zamiast komuś pomóc, w ten sposób mu przeszkadzamy. Krok numer dwa. Jeżeli ty chcesz zrealizować twoją wizję życia, a masz problemy z koncentracją, zacznij obserwować. Zacznij obserwować, co dzieje się wokół ciebie w ciągu dnia. Możesz mieć taką przy sobie taki notesik, taką malutką, magiczną księgę i w niej zapisujesz datę i zawsze masz ją pod ręką i zapisujesz na przykład, że robisz to i to i to i nagle myślisz o jakiejś osobie. Nagle, jak grom z jasnego nieba, myślisz o jakiejś osobie i od razu to